Bez sensu, zamknięte. Cześć. Sza, nie mów tak głośno. Przepraszam, zastanawiałam się, czy nie możesz mi pomóc. Nie widzisz, że jestem zajęty? Czego szukasz? Nie twój interes. Teraz odejdź, próbuję się skupić. Nie zostało mi wiele czasu do ćwiczeń z profesorem Ponsem. Profesor Pons, powiadasz? Popracuj gdzie indziej, proszę. Przepraszam. Mogę ci przeszkodzić na chwilkę? Nie. Mógłbyś być trochę milszy. Cicho. Jeśli jeszcze tego nie zauważyłaś, to jesteśmy w miejscu, gdzie wymagana jest cisza i spokój.
Halo? No, masz go, tego spadkobiercę? Ach, to pan, panie Marson. Dzień dobry, jak się pan czuje? Poczuję się znacznie lepiej, gdy skończy się ten cały interes i podpisana zostanie umowa sprzedaży. Gdzie do diabła się podziewasz? Jestem w Barkstadt. Balet? Co? Co na miłość boską tam wyrabiasz? Wygląda na to, że Hans Wollerberg przyjeżdżał tędy kilkanaście lat temu. Skoro go tam już nie ma, więc nie masz po co się tam włóczyć. Słyszę, co pan mówi. Mam słuszne powody, by twierdzić, że Hans Wollerberg nadal żyje. W międzyczasie staram się zebrać o nim dodatkowe informacje od ludzi, którzy go znali. Dokąd jedziesz dalej? Nie jestem jeszcze pewna. Nie brzmisz, jakbyś wiedziała za dużo, Kate. Potrzebuję trochę czasu, pani Marson. Czas to coś, czego nie masz. Informuj mnie. Zablokowane. Zablokowane. Witam. Widzę, że przyjechała pani pociągiem. Tak, z Waladilajny. Dawno nie widziałem już tu pociągu. Studenci. Czy przyjechali z panią studenci? Nie, podróżuję sama, no prawie sama. Pamiętam, jak na początku jesieni pociągi przywoziły dzieciaki z całego świata na studia zoologii, botaniki, paleontologii i tych innych. To był wspaniały uniwersytet. A czy dziś nie jest wspaniały? Dziś? No, Te wszystkie ptaki na stacji, to jest wspaniałe. To nie jest zwykła stacja, panienko. O nie, te ptaki to część prestiżowej kolekcji ornitologicznej Uniwersytetu Barkstadt. Przez lata ptaszarnia napełniała się najpiękniejszymi gatunkami ptaków z całego świata. A ja również nie jestem typowym zawiadowcą stacji. Odpowiadam za ten mały świat, a to niełatwe zadanie. Wierzę panu. Wie pani, co jest najtrudniejsze? Najtrudniej utrzymać harmonię między gatunkami. Pewnego dnia pewien podróżnik przywiózł parę kukułek z Amazonę. Czy to był zły pomysł? Koszmarny! Zapewne wie pani, że kukułki składają jajka w gniazdach ptaków innych gatunków.
Co więcej, wypychają z gniazd jaja gospodarza tak, by matka ptak opiekowała się tylko ich potomstwem. Cholerne kukułki, koszmarne! Rozumiem, o co chodzi. To podstępny ptak. Nie mogliście tego powstrzymać? Wydział objął ten gatunek ochroną. Gdyby nie nasz mechaniczny orzeł, stalibyśmy na krawędzi wielkiej katastrofy ornitologicznej. Macie tutaj automat? Cud techniki! To orzeł zawieszony w powietrzu na szynach. Przelatuje i pikując zbiera jajka pasożytów. Ale od kilku lat niestety jest zepsuty, a ja nie mogę sam zbierać jajek. Dlaczego? Ja? Nie mogę wspinać się na tę konstrukcję. Kilka miesięcy temu spadłem i nadal łamie mnie w krzyżu. Nie wspomnę o częstych zawrotach głowy. Mogę tylko spoglądać w górę i... O! Biedaczysko, to musi być trudne. Najgorsze są te kukułcze jaja, zawalające gniazda. Wkrótce rektorzy, oni się dowiedzą. Nie ma gdzie ich trzymać. To duży kłopot. Martwię się. Och, jak się martwię. Czy przypadkiem nie jest panu znajome nazwisko Hans Vorarlberg? Oho, czy naprawdę myśli pani, że pamiętam jedno imię z tysięcy, które przewinęły się przez tę stację? Właśnie wracam z rozmowy z rektorami, którzy nakazują mi jak najszybciej usunąć pociąg ze stacji. Wiedziałem, że tak powiedzą. Przepisy są przepisami i trzeba ich przestrzegać. Lepiej nie wpadać w tarapaty z administracją uniwersytetu. Oczywiście. I tak mam już dużo zmartwień na głowie. Co mam w takim razie robić? Proponuję przesunąć pociąg. Ale tak jak mówiłam, sprężyny w pociągu się rozkręciły. Każdemu się wydaje, że to moja wina. Silnik lokomotywy nie działa, to prawda. Ale może jest jakiś sposób na ruszenie pociągu? To jest jakiś pomysł. A co miał pan dokładnie na myśli? Nic. To tylko tak. A swoją drogą nie powinna pani tu chodzić. Mam robotę do zrobienia. Tak jest. Czy długo pracuje pan jako zawiadowca na stacji w Barkstadt? Nigdy nie miałem innej pracy. Proszę mi powiedzieć, czy pani jest szefową tego pociągu? Nie, to znaczy nie wiem. To o co pani chodzi? Przyjechała tu pani może poszperać w książkach na uniwersytecie? W pewnym sensie tak. Zawsze szukam nowych informacji. Nie wydaje się, żeby wiedziała pani dużo. Co do tego pociągu, to będzie blokował dojazd, jeśli go tam pani zostawi, to pewne. Tak naprawdę to jestem prawnikiem i prowadzę całkiem niezwykłe dochodzenie. Dochodzenie? Hej... Pani wie, ja jestem tylko zawiadowcą stacji. Nie orientuję się za bardzo. Cóż, nigdy nie wiadomo. Każdy może okazać się ważny w tej sprawie. No, nikt mi tak naprawdę nigdy nic nie mówi, więc moje ręce są czyste. Nigdy nie mówiłam, że nie są. Nie będę już panu więcej przeszkadzać, panie zawiadowco. Witam w Barkstadt, panienko. Wygląda na zepsute. Potrzebny mi klucz.
Hej, tam, na łodzi! Guten Tag, schöne Mademoiselle! Mój mąż mówi, witam młodą damę. Chce pani z nami porozmawiać? Właśnie wracam ze spotkania z rektorami uniwersytetu. Nakazali mi usunięcie pociągu ze stacji. Dla mnie to jakaś farsa. Jak można usunąć pociąg, który w ogóle nie może się ruszać? Może macie jakieś pomysły? Nie wiemy nic o pociągu. Wasza hojność jest jak balsam dla duszy. Mamy mały problem z pociągiem. Jest jakby zepsuty. Muszę go koniecznie zabrać ze stacji. Czy moglibyście podholować go barką pod mur? Śluza zamknięta, barka blokowana. A gdyby śluza była otwarta, to podholowalibyście wtedy mój pociąg? Por qué no? Marmony wordatwerk. Da, to możliwe. Mój mąż mówi. My pomożemy, ty dasz nam pieniążki. Tak? Ile chcecie? Cinquante. On chce $150. $150? Nie mam aż tyle. Nie ma pieniążków, nie ma barki. Zapłacę wam 75. Nie, $125. Wykluczone. $100 i ani centa więcej. Zgoda, masz barkę za $100. Wspaniale. Teraz się nie ruszajcie. Wrócę z pieniędzmi tak szybko, jak to możliwe. To bardzo niegrzeczne z waszej strony wykorzystywać moją sytuację. Moglibyśmy czynić coś bezinteresownie dla siebie nawzajem, tak z solidarności. Favor, favor, alors bignotful, Maria, bignotful. Słucham? Mój mąż mówi, potrzeba pieniążków na życie. $100 to niewiele dla takiej panienki jak ty. A skąd to niby wiesz? Taka panienka jak ja? Szczerze? Nazywam się Kate Walker. Jestem prawnikiem i dowodzę tym pociągiem. To jest dla mnie całkiem nowa sytuacja. Prawnik! Dobra praca. Zarabia dużo pieniążków. Dużo? Dużo nie. Tak bym tego nie nazwała. Ale raczej nie mogę narzekać. Bywa gorzej. Prawnik zawsze chce dużo pieniążków. Czy możemy zmienić temat? Nie mam ochoty o tym rozmawiać. Właśnie wracam ze spotkania z rektorami uniwersytetu. Nie wiemy nic o pociągu. Wasza hojność, zostawię was. Nie będę wam... Do svidania! Wszystko w porządku, Oskarze? Tak, Kate Walker. Czekam na twoje instrukcje.
Oskarze, marynarze zgodzili się podholować pociąg, ale chcą za to pieniądze. Mam nadzieję, że posiadasz trochę gotówki na pokrycie kosztów podróży. Nie, nie mam nic takiego, ale pozwolę sobie zauważyć, Kate Walker, że dołożono wszelkich starań, aby zapewnić komfort pasażerom. Dobra, dobra. Widzę, że chyba muszę zająć się tym sama. To na razie, pozdrów Kazie, Oskarze. Jak się uda, to i Kate Walker.